Komórki babcine i widzenie. Oko nie jest aparatem fotograficznym, ale na czym polega widzenie? Jak widzi mózg? Proszę Państwa, oko to nie jest kamera czy aparat fotograficzny, który rzuca obraz na ekran mózgu. To nie jest rzutnik, taki tradycyjny. To nie miałoby sensu. Nie miałoby sensu, ponieważ musiałby istnieć w mózgu widz, którego mózgu byłby ekran, na który patrzyłby kolejny widz, co jest po prostu koncepcja, która powoduje, że pojawia się regres w nieskończoność. Cofanie się w nieskończoność do nieskończonej liczby mini obserwatorów. A nadal nie wiemy, na czym polega widzenie. Mówiąc krótko, oko to nie jest tylko pewien optyczny układ przekształcający fale świetlne w jakieś sygnały elektryczne. Te sygnały elektryczne muszą być w jakiś sposób zmienione. Coś musi się z nimi dziać dalej. Teraz jest pytanie, co takiego, żeby to nie było po prostu taka idiotyczna koncepcja, że z tych sygnałów elektrycznych znowu ktoś na nie patrzy i znowu nie wiemy, na czym to wszystko polega. To jest zadaniem teorii widzenia, teorii postrzeżenia, które powstają w psychologii poznawczej i kognitywistyce od dłuższego już czasu. Cofnijmy się do lat 50. i 60. XX wieku. W owym czasie odkryto komórki reagujące na konkretny rodzaj bodźca. W 1967 roku Jerzy Konorski postawił hipotezę, że istnieją tak zwane jednostki gnostyczne w mózgu, które właśnie rozpoznają określony rodzaj bodźca, wyspecjalizowane do czegoś takiego. Jerry Letwin nazwał je na swoim wykładzie w 1969 roku komórkami babcinymi, grandmother cells. Jak Państwo mogą zobaczyć na dole ekranu, ja tutaj odwołuję się do książki zarówno Konorskiego, jak i słynnej publikacji Letwina, Maturany, McCallocha, Pizza na temat widzenia u żab, ale on jest z 1959 roku. Ja jeszcze do tego artykułu wrócę. W tym artykule nie pojawia się jeszcze idea komórek babcinych, natomiast Letwin w pewnym sensie nawiązuje do tego i tworzy tę koncepcję, która wydaje się odrobinę dziwaczna. Zaraz Państwu powiem, cóż to są te komórki babcine, o których też pisał Jerzy Konorski, ale używał zdecydowanie mniej zabawnego terminu, żeby je opisywać. Jak widzą ropuchy? W 1959 roku zespół Letwina odkrył w układzie nerwowym ropuch komórki reagujące na czarne ruchome obiekty w polu widzenia. Pod koniec artykułu zostały one nazwane detektorami robaków. Nic dziwnego, że 10 lat później tę ideę Letwin uogólnił. I pomyślał, że tak naprawdę można byłoby sobie wyobrazić, że istnieje jakaś komórka w mózgu, pojedynczy neuron, który jest wyspecjalizowany w rozpoznawaniu pojedynczego, złożonego bodźca. Złożonego bodźca to znaczy kogoś na przykład takiego jak babcia albo mama. Przypisał tę ideę, która była zupełnie nowa. Ponieważ kiedy w 1969 roku coś takiego ogłosił Letwin, to już w 1967 roku Konorski rzeczy podobne teoretycznie rozpracował. Pierwsze takie pomysły pojawiają się już u Williama Jamesa, klasyka i jednego z twórców w ogóle psychologii, który twierdził, że może istnieć coś takiego jak papieska komórka w mózgu, która stanowi takie uwieńczenie, bo integruje wiedzę o... Jest taki neuron, który integruje wiedzę wysokiego poziomu. Idea jest bardzo prosta, ale też i bardzo ryzykowna tak naprawdę. Ryzykowna dlatego, że my wiemy, że tak naprawdę bardzo łatwo komórki nerwowe obumierają. Jeśli by ta teoria była prawdziwa, może dojść do zaniku pojedynczych pojęć. I mimo, że w niektórych badaniach okazuje się, co w współczesnych badaniach, że w ludzkich mózgach można znaleźć pojedyncze neurony rzeczywiście selektywnie reagujące na zwłaszcza wizerunki znanych aktorek jak Jennifer Aniston czy Holly Berry, to te neurony Holly Berry po uszkodzeniu ludzie rzadko miewają tego rodzaju dziwne, selektywne zaburzenia. Stąd jest to dosyć radykalna idea i dosyć dziwna idea, ale Letwin nie stronił od radykalizmu i ten w ogóle artykuł z 59 roku, ja o nim wspominam też z innego powodu, nie tylko jako prekursora idei komórek babcinych, ale też jako jeden z ciekawszych artykułów, jeśli chodzi o historię, w jaki sposób publikacje w ogóle się w kognitywistyce wczesnej pojawiały.
Otóż Letwin i jego koledzy Maturana McCulloch i Pitts, o McCulloch i Pitts będę jeszcze mówił na następnym wykładzie. Państwo się dowiedzą, że to twórcy pierwszego obliczeniowego modelu mózgu. Maturana to bardzo słynny chilijski neurobiolog. Otóż oni odkryli coś, co we wczesnych badaniach sugerował już Horace Barlow, o którym zaraz będę mówił. Otóż odkryli oni, że przetwarzanie bodźców wzrokowych może następować nie w mózgu, tylko już bezpośrednio w oku. Żaden recenzent nie mógł w to uwierzyć. To mózg miał być tym centrum, to w mózgu miało się wszystko dziać, co jest istotne. Tymczasem oni odkryli, że oko zawiera już bardzo ważne komórki, które dokonują dosyć złożonego przetwarzania. Jest to wielka rewolucja. Jeśli Państwo popatrzą na ewolucję układu nerwowego, w jaki sposób rozwija się oko, to jest oczywiste, że u człowieka oko jest częścią tak naprawdę mózgu. Z mózgu się wykształca. Natomiast recenzenci w latach 50. nie mogli tego przyjąć do wiadomości, że oko może wykonywać tak dużo przetwarzania. Dzisiaj jest to coś, co się powtarza przy bardzo wielu zmysłach. Natomiast w owym czasie odrzucono im ten artykuł z bardzo wielu pism. I w końcu Letwin przez pewnego rodzaju, chciałby się powiedzieć, szantaż, ale być może handel wiązany, przehandlował publikację tego artykułu w czasopiśmie Inżynierów Elektryków, bardzo słynnym i bardzo znamienitym, ale nie mającym nic wspólnego z neurobiologią, za to, że miał napisać jakiś artykuł do jakiegoś innego czasopisma, czy też do tego samego czasopisma na zupełnie inny temat. Po prostu to był układ zawarty z redaktorem. I w ten sposób okazał się artykuł, który ma w tym momencie jedno z największych cytowań w historii kognitywistyki. Jest to artykuł, który ma 3000 prawie cytowań, a tymczasem bardzo trudno było mu się początkowo przebić. Konkurencyjny nieco pomysł pojawił się w badaniach Davida Hubla i Thorstena Wiesela, którzy dostali za swoje badania Nagrodę Nobla. Oni odkryli, że odpowiednie komórki w mózgu kota reagują na bodźce określonej orientacji. To nie są już złożone bodźce. To już nie jest cała mysz, czy babcia, czy serek, czy tuńczyk, tylko bodźce wzrokowe o bardzo określonej orientacji. Czyli na przykład idea jest taka, że mamy zespół bodźców, które mają ileś cech i te cechy są ze sobą składane. Detektory cech składają rzeczy w złożone obiekty. Oczywiście powstaje pytanie, w jaki sposób te cechy się ze sobą łączą. To jest tak zwany binding problem, czyli problem wiązania tych cech. To nie jest wcale prosty problem, w jaki sposób my wiążemy te cechy z jednym postrzeganym obiektem. Natomiast to nie jest komórka babcina, ale idea nieco podobna. Możemy znaleźć coś takiego. Oni przez przypadek to trochę odkryli. Okazało się, że kiedy były elektrody podłączone do mózgu kota, to można było zauważyć, że one reagują wtedy, kiedy przez przypadek w polu widzenia pojawia się specyficzny bodziec. I to bardzo specyficzny bodziec i nic szczególnie złożonego. Inne bodźce w tym miejscu nie występują. W jaki sposób to można się o tym przekonać? Mianowicie można się w tym zobaczyć, co się dzieje, kiedy elektrody w żywym mózgu żywego kota zostaną podłączone do wzmacniacza. Za te badania nad kolonami wzrokowymi u kotów właśnie dostali Nagrodę Nobla. I kiedy będziemy podłączali te elektrody do wzmacniacza, takiego zwykłego wzmacniacza, który Państwo mogą podłączyć do swojego sprzętu stereo, do magnetofonu, jeśli macie go po pradziadku, nie mówiąc już o patefonie, albo do smartfona, jeśli go macie wyjście na jack, to możecie też podłączyć do takiego zwykłego analogowego wzmacniacza i usłyszycie wtedy dźwięk. Ten dźwięk może również pochodzić z sygnałów elektrycznych w mózgu. Ja Państwu za chwilę pokażę filmik, który jest z oryginalnych badań z lat 50.
Ten film jest na YouTube, więc Państwo znowu nie będą mogli usłyszeć mojego komentarza. Ja go zamieszczam na swojej playliście, proszę go sobie obejrzeć, nie musicie oglądać go w całości. Natomiast on jest bardzo instruktywny i można się dowiedzieć, w jaki sposób to działa. Proszę pamiętać, że te odgłosy, te które będziecie słyszeli, to jest coś, co po prostu jest obserwowalne, co to są po prostu nie tyle wizualizacja, co akustyczny obraz tego, co aktywuje się w mózgu kota. Czyli to są wyładowania elektryczne, one oczywiście mogą być zapisane w inny sposób, mogą być wizualizowane, ale bardzo łatwo człowiekowi zobaczyć, czy coś się dzieje, po prostu tego rodzaju sygnały słuchowo przyswajając, więc w tych badaniach często tego rodzaju metodę stosowano i to zostało również uwieczniane.